Witam Państwa bardzo serdecznie. Zapewne już Państwo wiecie, że Janusz Rewiński nie żyje. W moim sercu ten człowiek zapisał się już dawno w takich kategoriach osób jedynych, niepowtarzalnych, nawet bym powiedział unikatowych, bardzo specyficzny człowiek z wykształcenia. Aktor, który grywał także role teatralne, które nie zostały zapamiętane, bo zapamiętaliśmy go raczej z innej jego aktywności. No, role filmowe, oczywiście słynny Siara, ale także kabareciarz, satyryk. Ten wspaniały program telewizyjny, który kiedyś prowadził z panem Piaseckim, prawda, Ale Plama. Ale on grywał także w teatrach. Tutaj jeszcze tylko wspomnę, że na przykład w Zemście można go było zobaczyć Aleksandra Fredry, tudzież w Orzenku Gogola. Kto by pomyślał oczywiście. I Dobry człowiek z Szechuanu według Brechta. Można było w Teatrze Polskim w Poznaniu sobie zobaczyć na przykład występy pana Janusza Rewińskiego na deskach teatru. No my go nie pamiętamy z tych czasów. On był także posłem na Sejm, prawda? Założył słynną także partię, Polską Partię Przyjaciół Piwa. No był to dziwak zwykły, który zrobił wspaniały użytek ze swojej osobowości. Człowiek jedyny i niepowtarzalny. W tym programie, bo mówimy tutaj o panu Januszu Rewińskim w kategoriach takiego wspomnienia, ale ja bym chciał powiedzieć coś więcej. Pan Janusz Rewiński był po prostu także patriotą. Mimo, że był satyrycznym, bardzo człowiekiem humorystycznym, także był bardzo poważnym człowiekiem, odważnym człowiekiem i nawet ja bym powiedział, że moralnym człowiekiem, miał czelność krytykować Tuska na przykład w czasach, kiedy rządy właśnie w Polsce, przed rządami PiSu jeszcze wtedy, rządy w Polsce piastował Donald Tusk, słynny dzisiaj tajny współpracownik. Współpracownik Oskar należący był, prawda, współpracownikiem SB, Stasi i jednocześnie KGB. Dzisiaj się o tym mówi, za parę lat będzie się o tym mówiło oficjalnie w historii Polski. Tak to będzie, te wszystkie fakty w końcu wyjdą na powierzchnię. Zaraz Państwu przedstawię taki krótki materiał właśnie z Telewizji Polskiej, który został wyemitowany w tamtym czasie z panem Januszem Rewińskim i panem Piaseckim. I oni w tym króciutkim programie, w tym skeczu tak zwanym na żywo, improwizowanym, wspaniałym, informują całą Polskę, skąd się wzięło logo Platformy Obywatelskiej. Skąd pochodzi to logo Platformy Obywatelskiej, to jest bardzo ważne. A ja tutaj bym wspomniał oczywiście, że Platforma Obywatelska to była partia założona przez komunistów. To komuniści tutaj się dzięki Platformie Obywatelskiej, bo Tusk był zawoalowanym, prawda, tak zwanym komunistą, no to był opozycjonista z tradycjami po prostu służby bezpieczeństwa. Więc Janusz Rewiński zdecydował się wówczas z panem Piaseckim na taką krytykę, wystosował ją w stronę Tuska. Dzisiaj takich ludzi odważnych nie mamy, drodzy Państwo, nie zaprzeczajmy, bo nawet jak się teraz ośmieszył w Opolu Laskowik, który przechodzi na stronę Tuska, nazywając PiS szkodnikami. Szkodników już nie ma, powiedział na przykład Laskowik w Opolu, ale są szkodnicy tacy, drodzy Państwo. No, nie zmierzymy ich z pisowcami. Nie da się zmierzyć tej ułomności obecnej Koalicji Obywatelskiej. To jest największa swołocz w ogóle w historii świata, zebrana po to, żeby niszczyć Polskę przez tego agenta niemieckiego, tak, przysłanego tutaj do Polski, to jest kanclerz Polski, na usługach oczywiście Niemiec. Gdyby dzisiaj żył Janusz Rewiński i był w formie, jaką prezentował oczywiście te 20 czy 30 lat temu, to na pewno zobaczylibyśmy pana Janusza, który podejrzewałby z taką sportową zaciętością, jak ja to teraz robię, krytykowałby także rząd Donalda Tuska. Będziemy wspominać pana Janusza z wielu różnych względów. Oczywiście jego cytaty słynne z tych filmów. Pamiętacie serial kiedyś Tygrysy Europy, czy Tygrys Europy, już teraz nie pamiętam, ale nie jest to najważniejsze. Piszcie Państwo, z jakiego powodu zapamiętaliście pana Janusza Rewińskiego, Rewia. On także, z tego co pamiętam, udzielał się w kabarecie Olgi Lipińskiej. No, ja go widzę po prostu z tych dawnych lat jeszcze, oj, hen, gdzieś tam daleko, sięgających nawet jeszcze lat 80. XX wieku. Tam się zawsze Janusz Rewiński pojawiał. Jak się pojawiał Janusz Rewiński, to wiadomo było od razu, że będzie coś śmiesznego, że będzie coś poważnego, że będą przemycone także bardzo ważne informacje, bo w tym skeczu z panem Piaseckim oni się śmieją, ale zobaczcie, co oni robią tak naprawdę, drodzy Państwo, jaka jest to
wybitna, ja bym powiedział, powaga z ich strony i rozumienie spraw polityki, bo mówi się, że kabaret ma rozśmieszać. Nie, drodzy Państwo, kabaret ma rozśmieszać, oczywiście tak, ale pamiętacie Państwo także Chaplina, prawda? A co robił Chaplin? Charlie, prawda? Charlie Chaplin. O, wcielał się w rolę nawet dyktatora Adolfa, żeby poprzez kabaret przemycać treści nieco poważne. Uważam, że jeśli chodzi o kwestie polskiej satyry, polskiego kabaretu, a także patriotyzmu, pan Janusz Rewiński wywiązał się z tej roli należycie. I dzisiaj to wspomnienie pana Janusza Rewińskiego powinno być na, tutaj mówię o moim kanale, powinno być traktowane w kategoriach po prostu powagi i należycie docenione, powinien zostać należycie doceniony jego wkład w tak zwaną kulturę Polski. Został także odznaczony, prawda, przez rząd polski. Zdaje się, że dostał order Gloria Artis. No, ale przede wszystkim, drodzy Państwo, był to człowiek, o którym zapomnieć nie można. No ja po prostu nie zapomniałem o panu Januszu Rewińskim, mimo że już w ostatnich latach, w ostatnich czasach nie był po prostu tak widoczny. Zmagał się z jakąś chorobą. No i ta smutna informacja, że Janusza Rewińskiego już z nami nie ma. A teraz zapraszam Państwa właśnie na ten wspomniany sketch Janusza Rewińskiego z panem Piaseckim z programu Ale Plama, w którym to wyjaśniają, skąd się wzięło logo Platformy Obywatelskiej. Kłaniam się nisko. Żegnaj, Januszu. Nie, ty, domalujemy oczko. Oczko jedno to jest oczko Warszawa, a drugie oczko to Poznań i linia Wisły. To czemu tak dziwnie się panu ten kinol zakrzywił? Wsia krew normalnego nie można było narysować. To jest linia Wisły, a tutaj wciela się takie malutkie, zawinięte, nieco zapomniane oczko od krakowskiej czapki rogatywki. A tutaj może lądować ten helikopter, jakby pana... Taki helikopter niemieckiego, tu Odra i Nysa Łużycka jest, tu jest Bugonarew. A jako z ucha do ucha, to narysuj pan te ucha chociaż. O. To z okręgu Karynigradzkiego, Atomowa, a tutaj Neutronowka druga, no i tutaj troszkę widać Szwecji, taki cypel. A rozumiem. Dlaczego ten beret jest bez takiego fantasia u góry? Bo to jest szwedzki beret od 68 roku. I dzisiaj, proszę Państwa, jak Państwo kiedyś będziecie zwiedzali kraj nasz, jedźcie sobie tędy i zauważcie, że tu przy nosie jest krakowskie oczko pawie od czapki rogatywskie. Oto taką platformą. Ekologo. Może ja bym jeszcze tutaj dorysował takie musiki i tutaj czapeczkę na lewo bardziej bym tutaj zakręcił. Tu bym dodał taki cypelek i wychodzi taki jakby z OPZZ. No i co to dużo mówić, profesor Jeremek nie ma wstępu na platformę.